Sezon jak każdy. Wszystko musiałyśmy sobie wywalczyć. Nikt nie oddał nam nic za darmo. Także jesteśmy szczęśliwe, że już ten sezon za nami. Nie pozostaje mały niedosyt. W tym roku nie udało się walczyć Pucharu Polski. Ja myślę, że władze związku myślą już o zmianie terminu rozgrywania tego Pucharu Polski, ponieważ nie ma co ukrywać, że te akumulatory ładuje się na ten moment najważniejszy, czyli na walkę o Mistrzostwo Polski. I później już naprawdę z człowieka schodzi powietrze i bardzo ciężko się jeszcze dodatkowo zmotywować i zmobilizować do walki o puchar. Także mam nadzieję, że te terminy ulegną zmianie w przyszłym sezonie. A jakie ma pani plany na przyszły sezon? Nie wiem, jeszcze jestem przed rozmowami z prezesem, także w najbliższych dniach myślę, że się wszystko wyjaśni. Podsumować jednym zdaniem, to naprawdę możemy mówić, bo to były Puchar Europy, i Puchar Polski, i Mistrzostwo Polski, i reprezentacja, nowe doświadczenie dla mnie. Na pewno był to trudny sezon, na pewno wyszliśmy tylko krok wyżej, jeśli chodzi o puchary. Szkoda Pucharu Polski, ale na pewno walka o Mistrzostwo Polski była troszeczkę inna, na pewno to było brudne, na pewno kosztowało nas wiele siły i że ten Puchar Polski troszeczkę powinien być zmieniony, bo naprawdę po Mistrzostwie Polskie schodzi ciśnienie i niestety. A jakie ma pani plan na przyszły sezon? Chciała pani grać w lidze, czy może... A ja nie zdradzę tej tajemnicy, nie chcę tym rozmawiać na dzień dzisiejszy, ale przecież to kwestia tygodnia i myślę, że wszyscy chyba wiedzą dokładnie, co zrobię. To znaczy? No nie powiem. Bardzo udany sezon, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, które było dla nas priorytetem najważniejsze. Zagrałyśmy w EHF-ie, myślę, że dobre spotkania. Odpadłyśmy z zespołem, który zdobył ten puchar. Także myślę, że naprawdę byłyśmy blisko. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona. Życzyłam sobie, żeby każdy sezon był taki udany, żebyśmy tak sobie dobrze radziły i żeby dały znowu takie tytuły. Zostaję w Lublinie, będę walczyć kolejny tytuł, bronić tytuł i walczyć o 14. Także na pewno zostaję w Lublinie. Nie zdobyliśmy pucharu, no to tak nie dotrzymaliśmy słowa, ale granie po takim sukcesie, zdobyciu bardzo cennego złotego medalu Mistrzostwa Polski za moment z drużyną, która była niespełniona, bo odpadła wcześniej, była zmotywowana, żeby wygrać z mistrzem i to się udało, no trudno, ale jestem szczęśliwy, bo to czwarty tytuł. Jest to duże osiągnięcie tego zespołu. Panie trenerze, wyjeżdża pan z Polski, nie żal panu? Żal jest, była wspaniała ekipa i mieliśmy sukces i na pewno jest to żal, ale niestety ja mam swoją rodzinę w Bratysławie i tam jest ma potrzebne. Ten rok nie był łatwy i z tą drużyną jesteśmy osiągnęli sukces i ja myślę, że u nas tak mówimy na Słowacji. Koniec dobry i wszystko dobre. Gdzie w takim razie pan teraz będzie trenował? Jakie ma pan dalsze plany? Na pewno będę trenować w Austrii, a mieszkać w Bratysławie i Austrii trenować. Dobrze. Nie żal trochę trenera Paczki odchodzącego? Znaczy to jest specyficzne, specyfika tej trenera, no, jest z zagranicy, ja rozumiem, bo no, sama nigdy nie wiem, czy bym się zdecydowała za granicą. To jest dużo testowa, trener tęskni, twierdzi, że no, wiesz, to jest główny powód jego gdzieś tam odejścia. Przywiązanie jest na pewno do trenera, na pewno przyzwyczailiśmy się do niego, do jego stylu bycia, do jego stylu trenowania na pewno. Ale trenerzy przychodzą i odchodzą, to nie jest pierwszy, nie ostatni. No jeden trener Jankowski chyba się trzyma. I dobry tych zespołów, także niech zostanie. Na pewno jest żal. Ja myślę, że trener rozstaje się z nami tak samo z wielkim bólem serca. Rozmawiał z nami, mówił do ostatniej chwili, nie mógł decydować, czy zostanie, czy nie. Ja myślę, że to zdecydowała sytuacja rodzinna. Nie chcę tutaj wypowiadać się za trenera, ale proszę mi wierzyć, z takiej drużyny mistrzowskiej naprawdę ciężko jest odejść.